6-2. Dzięki Mike za 6,28. Dziękuję. Kupić mymło? Dziękuję. Pół kilo kupię. Dobry wieczór. Awantura, no odcinek. Dobry wieczór. Tak, rokaczy. Ja na 6,6. Dobry wieczór, Krzysztof Iwisz, witam Państwa w awanturze o kasę. Dzisiaj nie tylko gracze w studiu będą... To radio na licytacji Lombardzie już 250 zł? Co ty gadasz? Ciekawe, za ile pójdzie. Mogli awanturować się o kasę. Również Państwo przed telewizorami mogą wziąć udział w nowej zabawie. Oto czarna... Czekaj! Do której awantury, bo chcę iść spać? Jest 20:30. Witam, Wiki. Jest 20:30. W tej skrzyni znajduje się pewna kwota pieniędzy. Od 1000 do 10 tysięcy złotych. Ten z Państwa, który pierwszy odgadnie, ile tu jest pieniędzy, otrzyma całą kwotę. Dobrze, Skylar, dasz znaczok. Trzeba wysłać SMS pod numer 7269, w treści wpisując sugerowaną kwotę. Wspierasz Izrael? Jeżeli dobrze. Napiszą Państwo, każdy jest równy. Wtedy otrzymacie odpowiedź, że jest za dużo. Jeżeli za mało, że za mało. I tak aż do skutku. Osoba, która pierwsza odgadnie, tequila. Natychmiast nie należysz do nich, ja też nie. Że wygrała. Pozostali więc dziw się trochę bardziej. Że zabawa jest skończona. Tak więc życzę Państwu powodzenia. Kto pierwszy, ten lepszy. A my zaczynamy. Ale kojarzę, że Ibisz chyba w awanturze będzie miał dłuższe włosy niż tu, bo na początku miał krótsze. Ale chyba z jakichś memów kojarzę, że on miał długie takie w awanturze. Takie fez długie jak na Ibisza. Awantura o kasę. Oto 12 uczestników naszej gry. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Odcinek z Gowa? Bohaterów awantury o kasę. Drużyna niebieskich to Cezary Kierepiński, pracownik Kancelarii Prawnej z Warszawy. Helena Kowalska, nauczycielka z Warszawy, kapitan drużyny. Jarosław Meleszkiewicz, informatyk z Warszawy. I Joanna Lewandowska-Nerek, dziennikarz. Lewandowska? No way. To matka tego, Roberta. Sandra Kawala, studentka Akademii Ekonomicznej. Kapitan drużyny Marcin Turzański, właściciel pubu i Przemysław... Właściciel pubu? Właściciel pubu i Louis. Przedsiębiorca z Radki. Kapitan drużyny Dariusz Dyda, urzędnik państwowy z Nowego Targu. Jakub Grudzin, student budownictwa z Krakowa. I Bartłomiej Żyda, student ekonomii z tego kciuka zabierz. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Tak, będą walczyły o wejście do finału. Finał to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto loża. A my witamy naszych mistrzów. Drużyna żółta to ci? To. Mariusz Góralski, Jerzy Dobrowolski, Jacek Wojczyński, Włodzimierz Piasecki. Witam, dobry wieczór. Witam. Znacie ich skąd? Potężni oni są? Ja ich nie znam. To 30 800 zł. Ty, oni... Ile już? Oni są już długo, nie? Oni ma... Czekaj, to są ci, co mają 15k, tak? 30 800. Ty, jak na to, że oni mają 15k na start, to oni mają mało tych wygranej. No i muszę powiedzieć, że w ostatnim programie poszło wam jak po masie. Trzeba powoli, nie, nie, jak na Gugudama czekamy. Z programu na program coraz łatwiej wygrywać. Trochę na pewno rutyna... pomaga, ale... Nie zna ich, takie podstawy. Cały czas nas zaskakują przeciwnicy. Podstawy, nie wiadomo, jaką taktykę, a raczej podstawówki, to twój stary nie skończył. Ważne, żeby to zapamiętaj się te słowa. Tutaj element rywalizacji też daj jest się napić. Dzisiaj będzie kolejna szansa na dobrą zabawę i na następną wygraną. Witamy w Loży Mistrzów. Spotkają się w finale z drużyną, która tequila, to trzeba Bida znaleźć. Na razie żyć tylko na CS-a. Wtedy po raz czwarty będziemy gościć ich w Loży Mistrzów w następnym programie. Ale jeżeli im się nie uda, ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy... I co, jakby mi krew leciała z nosa, to mam bana za to, czy nie?
nieumyślnie. Drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie po 5000 zł. Oby, są to pieniądze, które służą Państwu do dla ciebie. O. A ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu pierwszej z nich rozpoczniemy licytację. Ta drużyna, która wygra licytację, odpowiada na pytania. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje pieniądze za to pytanie. Pa, jo, jeżeli się masz pomyli, rację. Pieniądze czekaj. Przechodzą do puli masz taki następnego kolor pytania. Niku, jest ja go nie widzę. Dobrze, pytań pisałem. W pierwszym etapie i ta co drużyna będzie miała awatar? Przyjemność zmierzyć się z naszymi mistrzami, która po szóstym pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię. Dara Queen, to po odcinku wyślij. Motoryzacja. Nie, z losa. O Jezu, motoryzacja. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa. 60 to jest drugi machem. 400 zieloni. 500 niebiescy. Ale czemu ty piszesz, ilu z uczestników nie żyje? Oni wszyscy są żywi. Zieloni 700, proszę. Żółci 1000. Żółci 1000. 1100, proszę. 1300 zieloni. Widzisz to? 1300 już mam. A widzę, zrób tak. 1600 niebiescy. 1800 zieloni. 1800 zieloni. 1900. 2000 żółci. I jest 2. 2 żółci ponad 2400. 2500 zieloni. 2600. Babank. 3000 zieloni. Babank. Brawo. Co? A więc żółci dobrze wyczuli moment, kiedy zagrać wabank. No i albo się uda, albo nie. Jeżeli się uda, spoko, będą mieli aż 11100 zł na koncie. Spójrzmy na ekran. Jak nazywa się widoczny na zdjęciu kierowca rajdowy? Adam Małysz. Który? No z prawej strony. Kołota. To jest kucharz. Nie, może Kulik to nie jest. Jeden jest pilotem, drugi kierowcą. Jest jeden kierowca na zdjęciu. To był jakiś zoom i jakość się polepszyła, jak w CSI. Cicho bądź. Ty, nawet ma Polsat na klacie, stara czcionka, zobacz. Kiedyś mieli takie logo jak Lidl. Z archiwum XPP. Tak, XPP nie da. Myślisz? Już wiemy. Proszę bardzo. Chyba wiemy. Jak Castorama? Lidl. Chodzi tutaj o Tomasza Kuchara. Tak jest! Nie znam. IKEA? Wszystkie firmy mają takie same? Na konto żółtych i tyle mają żółci, za nimi zieloni. Ej, a Adam Małysz jeździ w czym teraz? Jak to się nazywa, w czym on jeździ? I niebiescy 1900 zł. Zanim wylosuję kolejną kategorię, przerwa na reklamę. Aha. Dzięki za pomoc. Takich podstaw nie znacie? Witamy po przerwie, oglądają Państwo masz? Awanturę o kasę. No widzę, podobne, żółty, ale nie. 11100. Za nimi zieloni 2000 i niebiescy 1900 zł. Ale jeszcze 5 pytań do końca tego etapu. Wiele tu się może wydarzyć. Losuję. Grał ktoś w McRally? Coś grałem w jakieś takie wyścigowe. Podpowiedź. Podpowiedź. Można kupić podpowiedź, która być może przyda się w dalszej grze. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa żółci propozycji. 300. Żółci 300. Niebiescy 400. 400 proszę. 400. Karaj zielonych. 600. Żółci 600. Ty dobrze. Ej, baba wie, że to podpowiedź? Żółci 800. 900 niebiescy. Oni wiedzą? Mam 1000. 1000 po raz drugi. 1000 po raz ej, trzeci. Oni nie wiedzą. Oni nie wiedzą.
Za 1000 zł kupili podpowiedź żółci. Udzielam upomnienia zielonym za brak aktywności w licytacji. Następnym razem będzie to kara pieniężna. Pani Helena, dlaczego pani tak ostro licytowała podpowiedź z małym stanem konta? No, na wszelki wypadek. No, z nadzieją, że może potem będę mogła pójść na przykład na wabank. No tak, to wtedy warto, kiedy jest jakaś duża pula na koncie, a teraz na razie nie ma puli z poprzedniego pytania. Ale może będzie. Losuję wciąż kary niestety nie było, tylko upomnienia. Raz była kara do tej pory. I religię. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 300. Waban. Ej, neuronik. Neuronik, aktywacja. Neuron, aktywacja. Klasyczek. I oczywiście niebiescy zrobili, no, to co mogli najlepszego w tej trudnej dla nich sytuacji, ponieważ żółci tak naprawdę od razu mogli wszystkich zablokować. Nie zrobili tego. Filozofia i religie. Kiedy wyślesz słuchawki? Pytanie. Jakie? A! Jakie Liocat? Imię nosi polski święty o nazwisku Bobola? Krzysztof. Andrzej Bobola. Mhm. Chcemy odpowiedzieć? Proszę bardzo. Święty Andrzej Bobola. Tak jest! Srandrzej. Święty Andrzej Bobola. 1500 zł po tej ryzykownej zagrywce trafia na konto niebieskich. I wciąż niebiescy na trzecim miejscu wyprzedzają ich zieloni. Nie było 1600, kary. To było upomnienie. 9800 zł. Cztery kategorie do końca tego etapu. Rocky Bobola. Co ty w dupę, Andrzej? Światowa muzyka rozrywkowa. Rozpieprzona kategoria, nielubiana. No. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 300. Zieloni 500. Neurona nie ma. Zaraz, zieloni 500. Zaraz, sekundę, zieloni 500. Ej, baba z niebieskich oszukuje, bo on krzyknął 500. Ona krzyczała 600, on krzyknął wabank, Krzysztof nie usłyszał. I ona usłyszała, że on krzyczy wabank, więc powinni ją skazać na karę śm. Czyli wydalenia z odcinka. Niebiescy wabank! Niebiescy wabank! No nie, no ja, no nie, ja to. Walbabę. Walbabę. Słucham państwa? No, wcześniej proces pani krzyknęła po nas jeszcze 600 i dopiero jak my babak, pani babak. I dopiero gdy była powtórka, pani krzyknęła po nas babak. Nie, ja w ogóle także 500 byliśmy nie pierwsi krzyczałam. Nie 500, myśmy krzyknęli 500, pani krzyknęła najpierw suma, a dopiero później jak my babak wyjście babank. No. Ja nic 500 nie mówiłam. Myśmy powiedzieli 500. Ja potem powiedziałam babank, nie gdy my już krzyknęliśmy drugi raz babank, dopiero pani potem licytowała. Dwa razy był krzyczany babank. Nie, także myśmy dwa razy krzyknęli babank. Pierwszy pan prosił o powtórzenie. I jeszcze jeden babank. I w tym momencie my zostaliśmy, a byliśmy pierwsi z babankiem. Ja, mnie się wydaje, że powiedziałam od razu wabank. Dobrze, niech Krzysztof bejtuje, że niby nie wie i zaraz puści na ekranie, żeby babę upokorzyć. To mi się podoba. Zobaczmy, jak to było w takim razie. Żółci 300. Zieloni 500. Wabank. Zaraz, zieloni 500. Ja, wydaje mi się, że nie krzyczałam 500. Ej, ciekawe, czy mu znają, nie? A więc jak widzieliśmy, 500 powiedzieli zieloni, na to powiedziała 500 pani Helena, więc tego nie przyjąłem. Uznają im! Przebić tę samą kwotą i wtedy już zieloni nie mogli siebie przebić wabank. Pani Helena powiedziała wabank i dlatego to przyjąłem. Tak więc niebiescy wabank. Dobra, neuroniarze się cieszą, oby źle. I oczywiście, czy to było szczęśliwe zrządzenie losu dla zielonych, zobaczymy za chwilę, bo jeżeli niebiescy nie odpowiedzą, to odejdą z gry i w puli zostanie. Ale oni usłyszeli wabank. Chyba żeś po prostu zieloni źle zagrali taktycznie, że krzyczeli wabank za wcześnie i tamci już wiedzieli. Jak nazywa się ten... Jak to jest ten...
Jak to jest ten? Więcej nam się nie uda wymyśleć chyba. Wydaje nam się, że jest to Miles Davis. Jakiej państwo udzielą odpowiedzi? Jest to Miles Davis. Tak jest! Aaaa! 2300 zł wędruje na konto drużyny niebieskich. No i można powiedzieć, że jak na naszą grę to nie są duże kwoty, ale niebiescy... Pani powiedziała Davis do pana. Nie, ja mówiłam do tego pana. O, baba drugi raz za rzuty. Wcześniej było powiedziane i za. Uderz babę, Jasper Radość. Ja się spojrzałam w ogóle w tamtą stronę. To ja nawet nie. Powiedziałam Miles Davis do tego kolegi. Nie, ja mogę patrzeć się tam, natomiast jeśli ja to mówię w tamtą stronę, a nie tamta strona mówi do mnie, to jest duża różnica, prawda? Do tego jeszcze myśmy wymienili. A wymieniliśmy, można sprawdzić, że wymieniliśmy to między sobą. Przepraszam bardzo, ja wiem, że pani jest rodziną tamtych drużyn, ale nie można tak oskarżać kogoś. Ale naprawdę, to można sprawdzić, że to, co my mówiliśmy, ale proszę takiej awantury nie robić, bo to jest nieładnie z państwa. Oho. Naprawdę bardzo nam przykro za takie insynuacje. Oho. O co chodzi? Jak się tury? Że facet ten, który na ławce siedzi, powiedział. Jak awantura, to awantura. To na awantura. Czy pani twierdzi, że ta informacja przeszła stamtąd tu? Nie, ja widziałam panią. Jak ja mówię Miles Davis, tak? I moje oczy mogą być w różnym kierunku. Ty będą się bić? Jesteście tutaj, żeby... Trochę ej, ten znalą mordę ma jakąś. Skąd my go znamy? Temu panu kasę dajcie, już. Poprosimy w takim razie arbitra, żeby sprawdził, jak to było. Jak nazywa się ten jazzman? Miles Davis. Miles Davis. To będzie nie tak krzyczał, że tak... Na 90%? Tak, na 90%. Mamy jeszcze chwilę, mamy jeszcze... Tylko gdzie jest czas? Chyba tak. Ty! Ale ma przepieprzone baba. Filmowego arbiter uznał, że mimo to, iż w trzeciej sekundzie niebiescy wpadli na dobrą odpowiedź, pani Helena dwa razy Helena w widowni, co mogło oznaczać, że to potwierdzenie, czy to jest dobra odpowiedź. Dlatego dla czystości sytuacji wymienimy państwu pytanie. Nie, bij ją. Nie wymieniaj. Bardzo dobrze. Ja to ja ją bij. Przypomnę, w puli mamy 2300 zł. Niebiescy grają wabank. Jeżeli odpowiedzą, będą mieli tyle. Jeżeli nie zakończą grę. Stan konta zielonych 1100. I odpadną. Czuję, że odpadną. Prowadzą żółci 9500. Jak nazywa się niemiecki duet, popularny w latach 80., który wystąpił w programie Bar? Modern Talking. Spójrz na publiczność, to się dowiesz. Niebiescy odpowiadają. Proszę bardzo. To Modern Talking. Tak jest! Dobra, baba ty. Teraz mucha podpowiedziała. Witam, Difon. Difon, gdzie twój brat Defrot? 300 zł to jest stan konta niebieskich. No, to nie jest dużo, ale więcej niż zieloni, którzy mają 1100, natomiast najwięcej. Mają żółci aż 9500 zł. Trzy pytania do końca tego etapu. Ej, szczerze, ta baba oszukuje, czy nie? Chyba oszustwo leci, co? Ostra. Ostro strzela z ucha baba, nie? Kategoria fizyka. Rozpoczynamy licytację. Proszę o głośną licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucha państwa. Imo nie, ale nikt jej nie lubi. Niebiescy 400. Wabank. Wabank, zielony.
ja pierdzielę, ty. Myślałem, że żółci krzyknęli wabank. Jezu, a szkoda, ty, jakby krzyknęli żółci. Ty, bo ja czekam na takiego detka i Ksenia raz prawie tak zdedała, ale niestety się jej udało przeżyć. Że duża przewaga wabank i dedek. No, aleluj. Co ona gada? 700 zł. Co prawda Zieloni dużo tu nie nazbierali, ale może bali się, że będą zablokowani. Fizyka. Jak nazywa się zjawisko polegające na skłonności ciał materialnych do wzajemnego przyciągania się? Ty, magnetyzm? Magnes? Jak grawitacja? Magnetyzm chyba. Magnetyzm. Ale co ty piszesz, Geiger? Zieloni mogą odpowiedzieć. Proszę bardzo. Chodzi tutaj najprawdopodobniej o magnetyzm. Albo przyciąganie międzycząsteczkowe, zależnie jak to... Niebiescy także o kurde, chyba dla licytacji w przeciwieństwie do żółtych. Jaka byłaby odpowiedź? Dobra? Jarek będzie troszkę odpowiadał. Byśmy zmienili tą odpowiedź. Powiedzielibyśmy, że to chodzi o prawa grawitacji. Tak jest. Grawitacji. Pieprzony Newton się znalazł. Ci nacharał na tym pusty łeb oczywiście. Wiesz, co to jest magnes? Istnieje coś takiego u ciebie na lodówce? Śmieć. Dobra, ty kłamco! Ty kłamco! Pfu! Zmienili, żeby baba wygrała. Cieszą się i całują, natomiast no, Zielonym z wielką przykrością muszę podziękować. Nie udało się. Dziękujemy państwu bardzo. Bułek, co ty piszesz? Pozostały nam dwie drużyny. Ogromną przewagę mają żółci, 9300 zł. Ciało materialne może być drewno, a drewno nie może być magnesem. 1700 zł przechodzi do puli następnego pytania. Na pewno obie drużyny będą chciały tę pulę przejąć. Może i Luj. Nie interesuje mnie to. Kategoria oho. Historia sztuki. Oho. Oho. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Jojo, startu się nie stanie. Dwa żółci, sprzedamy. Dobrze. Ładnie. Baba zaorana. Dzięki, Walong, za 15 lat, witam. Siema. 3900 zł. W puli tego pytania. Egitka coś gryzie. Jeżeli żółci wygrają, słyszałem, będą mieli aż 11 200. I ogromne szanse na wejście do finału. Nie mamy szans, musimy grać. Każdy damy radę, przechlapaliśmy tą szansę. Bukranion to motyw dekoracyjny w kształcie czaszki. Którego zwierzęcia? Spokojnie, cicho, niech się męczy. Bierzemy to zrobić? No, może zaproponować, żeby kupić odpoczynek. Bukranion? Ja nie mam pojęcia. Bukranion. Kupić podpowiedź może. Chcemy kupić? Chcielibyśmy kupić podpowiedź. No żółci mają podpowiedź, mają panowie. Chcecie kupić? Chcemy kupić jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Tak jest. Kurczę. No tak, bo oni mieli podpowiedź kupioną wcześniej. Mają już. Tak samo jak tamtą, za 1000 sprzedam. 500. Oj nie. Irena, czy tam Helena, jak ty się nazywasz? No nie. Nasze. Więcej niż 10% w puli. Mało, że 10% teraz podatek jest 21% czy nawet większy. To jest więcej niż 10%. No 20%. A ile niebiescy proponują? No tak, no 900. Już tak, żeby dla nich było tak troszkę puścić. Dobrze, 900. 600 damy. No nie dziękujcie. 800, ostateczne. 700? 800. Ostateczne to jest. Ostateczne. Niech będzie, dobrze. Proszę bardzo. 800 chociaż. Lwa, jelenia, konia, byka. Nie wiem, widzowie. Byka.
Grabyka. No też mi się to Byka. Dzięki Martinek Geo za primę. No i tam. Byka? Byka, to mi się wydaje. Spróbujemy. Proszę bardzo. Podsłowie Jerzy. Bóg prawie jak byk. Co sądzą mistrzowie? Tak samo. Też byśmy strzelali. Też tak myślimy. Też byśmy tak strzelali. Słusznie, byka. No tak, Bóg prawie jak byk. Masz rację, widzą. Mądrze. Bardzo mądrze powiedziałeś. Na konto drużyny żółtych i mają w tym momencie 10 400. Jak to ze starego konta? Jakie miałeś stare konto? Martinek? O co chodzi? Złotych. Niebiescy mają 1700. Ostatnie pytanie w tym etapie. Film światowy. Co ty gadasz, że Queen to? Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i... Kawaj Martinek UW. Za dużo powiedziałem o pewnych osobach. Słucham państwa. Niebiescy wabank. Niebiescy wabank. Neuronik. Baba się cieszy, że walczył o emeryturę. Niebiescy zagrali wabank. Żartuję. Czyli zarobili na tej grze jedynie 200 zł, a ryzykują wszystko. I tak nie mając szansy na wejście do finału. No tak. Dlatego gramy. Tak? To pewnie. Tak, oczywiście. To pewnie. Proszę bardzo. Jak brzmi imię i nazwisko od twórcy roli Hanna Solo w filmie Ford. Gwiezdne Wojny? Ej, już była ta pytania. Harrison Ford. Takie. Nie zaliczam, powiedziała Harirror jakiś, w dupę Faraon, Amon Ra. Skip babę, skip. I gramy finał. 1900 zł trafia po tej ryzykownej zagrywce na konto drużyny niebieskich. I to jest wszystko, co udało się wygrać, ale byliście bardzo waleczną drużyną. Dziękujemy bardzo. Dobra, no mają 10-200 tamci, nie? Źle, ale tamci drudzy mają 15k. Natomiast... Jest, Rukaszu i Louis. Panowie mają na koncie 10 200 zł i z tą sumą witamy. Skip babę. Nie lubię jej. Powiedziała źle i za to powinien być ban. Od razu. 10k nie jest dobrze bardzo. No nie, ale jest okej. Okay, no. 10k to da się grać. Rozpoczyna grę finałową na koncie 10 200 zł. Panowie, jaką mieliście strategię przed przystąpieniem do gry? Chcieliśmy mocno zacząć po prostu. Mocno zacząć. No i zobaczymy, jak się skończy, dlatego że jest szansa na pokonanie mistrzów. Różnica nie jest przerażająca, także... No, ci mistrzowie ogólnie bardzo słabi, jak na to żyło 15k. Także no... Ale spora, no, ale jest. Spora. Będziemy próbować. Bywały dużo no większe. Tak, ale dużo dopiero większe. Teraz zaczął, są kończy już. To jest gra. Pytanie, jest gra, ja bym to grał od razu, jakby się dało. Bo widziałem, że wcześniej nie grał tego. Mistrzowie mają 15 tysięcy złotych na koncie. Co panowie sądzą o... Ale no i tak mu dobrze idzie bardzo. Po pierwszym etapie? No mówiąc szczerze, niewiele można powiedzieć, bo pierwsze pytanie ustawiło całą grę. Tak, no to prawda, trudno coś powiedzieć tak. Na razie o żółtych. Za chwilę oczywiście wyjaśni się, jaka to jest drużyna. Witamy mistrzów, również powodzenia. No jeszcze nie. Losuję. 20 odcinków temu dam ci odpadli. Czy 15. Literatura światowa. Cińszko. Żółci czysta. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panu. Żółci czysta. Żółci czysta. 400 mistrzowie. Chłop troluje na start. 400 po raz drugi. Żółci 500. 500 mam. 600 mistrzowie. 600, jednak. 600 po raz drugi, 600 po raz trzeci. Trzyma. Oto chodziłem. Ty, oddali. Oj, nie miło. Tutaj walczą o każdą złotówkę, bo tak naprawdę to mogli wypuścić po pierwszej kwocie żółtych i dalej nie licytować. Też byłoby dobrze, prawda? Tak właśnie. No, ale jednak grają ambitna drużyna 1100 w puli. Spójrzmy na... To jest masa. Jak nazywa się alfabet, w którym powstało prezentowane dzieło? Cześć, zaraz. Co to w dupę jest?
Jakiś indiański. Te Indianie pisać potrafili? Morsa. Słuchajcie, podpowiedzi nie bierzemy, bo jest niska. Nie, nie będziemy strzelać. GPD Toilet dzwoni mnie, co robić? Śpiewaj tę piosenkę. Jeżeli to w ogóle jest, to jest rolnica pogłębiona. Cyrylicę daje już. Mało wyraźnie. A może głagolnicę? No właśnie, to jest to. Z podczasia nic nie da, bo te dwie... To materiał z mojej szkoły? Nie. U mnie były tabliczki gliniane. U Hammurabiego. Mamy dylemat, będziemy odpowiadać. Na zapleczu. Mamy dwie opcje i się nie wiem, którą wybrać. A podpowiedz nam cyrylicę albo głagolicę. I wybieramy właśnie, no może tutaj monetą zaraz wrzucimy. Tak, można monetą. Cyrylicę. Obstawiamy cyrylicę, strzela. Bez monety? Bez. Alfabet staro-cerkiewno-słowiański opracowany w IX wieku przez świętego Cyryla. Sranie w banie. Nie zgadzam się, iluj. Chyba pan Włodzimierz od początku stawiał na cyrylicę, tak? Proszę. Pan Włodzimierz od początku. Nie wspieram. 1100 złotych, bo jak wiemy, mistrzowie nie gardzą. Nie wspieram. Żadną kwotą wędruje na konto mistrzów. Mistrzowie mają 15500, żółci 9700 złotych. 5 kategorii do końca gry. Co było tam napisane? Na tej tabliczce. O czym to? Film polski. Ojej. No nie było słowa na N. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny tego. I słucham panów. Żółci 300. Żółci 300. 500. 500. 500 po raz drugi. I żółci 600. Mam 600. Chyba nie było tak. 800. Żółci 900. Mam 900. 1200. Jest 1200 od razu. Żółci 1300. 1300, co wy w dupę piszecie? 1300. 1500. 1500. Żółci 1600. Co wy piszecie? I 2 jest 2000. 2100. 200, dziękuję. Co dalej? 2200. 2200, proszę. Blok albo wabank będzie. 2500, mistrzu. 2,5. 2600. 2600. 2700, mam 2700. 2900. Serio, Quinto? I czy będzie 3000, mistrzowie? Ile? 3000. Jest 3. 3200. 3200. 3200. I za ile ona to stela? 3300. Kupię na streama, przetestujemy. 2 bank. 2 bank. Ty, nice! Chcieli zarablokować. Gadali. Dobrze wyczuł to żółty. Bardzo dobra licytacja żółtych. Jeżeli żółci odpowiedzą prawidłowo, obejmą prowadzenie. Tak więc, jak panowie widzą, różnica, którą mieliście, jest łatwa do zniwelowania. Oczywiście, że łatwa. Oto pytanie dla żółtych. Jak brzmi nazwisko reżysera filmu Człowiek... Andrzej Wajda. Chyba, nie? Andrzej? Odpowiadamy. Nazwisko brzmi Andrzej Wajda. Tak jest! To ja pieprzę, matkę ci... dobre pytanie, mówię. Nie ma problemu. A więc udało się, aż 13 tysięcy złotych mają teraz żółci. Mistrzowie 12 200 złotych. Nie wiem, co ty gadasz, Quinto, ale to jest trolling. Nagroda jeszcze dla żółtych, dodatkowa za dobrą odpowiedź. Co ty powiedziałeś? Góralem jest pan Dariusz. Tak jest. Tak? Panie Dariuszu, jaki proszę. Słynny PDF, ty myślisz o Polańskim, ale poza tym, co ty mówisz? Dobra, widzowie, Polański to PDF czy nie? Szczera opinia. Gwarę góralską zaprosić naszych widzów na reklamy i poprosić, żeby byli z nami. Chyba nie, albo tak, ja nie wiem. A teraz pytamy was pięknie na reklamę, hej! 5 zł opłata za powiedzenie po góralsku. Witamy was pięknie po reklamach, pozdrawiamy wszystkich. Hej! Powitała państwa w awanturze o kasę po przerwie drużyna żółtych, kapitan jest z Nowego Targu, stąd ta gwara. A ja przypomnę, jaki jest stan kont, trwa bardzo zaciekły pojedynek. Żółci objęli prowadzenie, mają 13 tysięcy. To ona w Polsce taka znana jest? 12 200, aż 4 pytania do końca gry.
świat polityki. Nudy ten teleturniej? Co ty w dupę pieprzysz, chamie? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Bon za bramę. Mistrzowie 300. 400 rzuci. 400. 500 mistrzowie. 500. 600 jest 600. 700. 700. 800 rzuci. 800. 900 mistrzowie. Ty do końca znowu? 1000. Jest 1000. I co dalej? A, mistrzowie już obsrani, ale zobaczcie, ci mistrzowie, oni mają taki potencjał, 15k i oni dosłownie w każdym odcinku grają jak cio. Tak, Łukasz, on to pożył. Taka specyficzna taktyka. To jest właśnie świat polityki. Dobrze, taki jest świat polityki, mistrzów, w porządku. Przyjmuję taką odpowiedź, 1900 w puli. Pytanie dla jak żółtych ciocia. I wielka szansa na zwiększenie swojej przewagi. Spójrzcie panowie na ekran. A okej, okay, Quinto, okej. Okay. Jakie imię nosiła żona Michaiła Gorbaczowa? Widoczna o ja pierdziele, ty, ale pytanie. Jakie są ruskie imiona? Jakie są ruskie imiona żeńskie? Ty nie ma. Tatiana. Natasza. O, Natasza. Na pewno Natasza. Sasza. Ale to... Czekaj, Sasza to męskie czy żeńskie? Może być koreańskie, ale Lajson. Saszka. Odpowiadamy. Proszę bardzo. Jerzy. Gdzie odpowiedzi? Jaki Jerzy? Tak jest. Co? Kupa, co? Jerzy? Ty, ale przecież to było nielegalne w tamtych czasach. Za to była Sybir. To jak Jerzy? Mobilizować niezależnie od ich polityki w sprawie licytacji. Losuję. Pani Jerzy. Liczy się kategoria serce człowieka? Fizyka. No tak, ale to są czasy ZSRR. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. 300 mistrzowie, 300 mistrzowie. Łukasz, tak. 300 po raz 400. Drugi, jest 400. 500 mistrzowie. 500, 500 po raz drugi, 500 po raz... 600, 700 mistrzowie. Sara Elden. 700, tak? Tak, proszę. 800. 800. 1000 mistrzowie. 1000. 1100. 1100, co dalej? 1200 rzuci. 1300. Jak w bank? Możesz się blokować. 1400 rzuci. 1500. Ej, klony w ogóle są w żółtych. Zauważyłeś? 1700 po raz drugi. 1700 po raz trzeci. Ale tempi. No nie no, ci mistrzowie jak na to, jaki mieli potencjał. To oni grają jak naprawdę w każdym odcinku 15k i grają jak takie gówno. W każdym odcinku grają jak ścierwo pieprzone. 3300 w puli tego pytania odpowiadają żółci. Jak zmienia się w czasie przyspieszenie ciała w ruchu prostoliniowym jednostajnie opóźnionym? Spowalnia, spowalnia. Jak stałe? Srałe. Wiesz? Kupię odpowiedź? Nie, wiem. On mówi, że wie, zobacz. Dzięki, Goku. A więc odpowiadam. Odpowiada. Przyspieszenie w takim Goku ruchu dał na Goliborde 5 złotych. To sobie matki wzajemnie. Świetnie. Ty, dobrze to powiedziałem. Stałe tylko żałujemy, no o to mi chodziło. Dzięki, Goku. Co ty piszesz w tym donacie? Dzięki. 300 tym razem wydruje na konto drużyny żółtych. Dziwne, że nie uczysz fizyki. Wiesz co? Ten młotek spadłby ci na mordę ruchem jednostajnie przyspieszonym względnym twojej głowy. Grawitacja zmiotłaby z ziemi twój mózżek ptasi. Na lekcji dostałbyś za to plusa w GTA. A mistrzowie 9700. Dwa pytania do końca finału. Hehehehe
Czarna skrzynia. Oho. Niedobrze mam. Ja obraziłem hejtera. Ciszej. Trochę licytuję. Pójdą w bank. Czarną skrzynię licytujemy podobnie jak pytanie. Otworzymy ją po zakończeniu finału, a w czarnej skrzyni nie jestem rasistą. Różne kwoty pieniędzy. Zdrowie, jestem rasistą? Nie. Nawet nasi mistrzowie kupili czarną skrzynię? Oczywiście. Za ile? 3,5 tysiąca, prawda? 3,300, tak jest. I był tam ogórek kiszony. Tak więc... Całkiem smaczny. Bardzo dobry. Wielka zagadka jest w czarnej skrzyni. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham. Ogóreczek. 300 miszołów. 300 miszołów. 400. 400 rzuci. 500 miszołów. Ile? 500? Proszę. 600. 600. 700. 700. 800. 800. 900. 900. 1000. Jest 1000. Ale mistrzowy tempi. W ogóle niepotrzebnie nawet za ten 1000. Trzeci. Sprzedaż. No oni jak na to ile mają, słabo grają, nie? Nic nie kupują. Już postanowił nie licytować nie dalej, pewnie chcą mistrzowie po prostu mieć pieniądze na. Nie mówię o czarnej skrzynce, bo wiadomo, że nie mogli. Dwa pytania do końca. Jesteś rasistą, seksistą, homofobem, antysemitą. Co? Jak mogę być antysemitą? Jeden na jednego. Poza tym nie jestem. Proszę teraz, aby obie drużyny wybrały po jednym przedstawicielu. No, żółci raczej wygrają. Ciorni to tak źle grają, że to tragedia. Ty, Kuba, nie chyba mógłbyś być? Bo ty liczysz. Klony. Powodzenia. Bartek. Proszę. Wysyłają jedynego nie klona. No i git. No to prawda, Lukaszu. Kto będzie reprezentował mistrzów? Pieprzyć go. Młodek. Proszę, panie Włodzimierzu. Mariusz, serio, taka blaza. Dosłownie. Biorę z puli każdej drużyny po 500 zł do puli tego pojedynka, więc 1000 zł mamy teraz do wygrania. Za chwilę wybierzemy kategorię, przeczytam pytanie, a potem który z panów wie, naciska przycisk i odpowiada. Jeżeli odpowie prawidłowo, wraca do swoich, a na konto drużyny wędruje 1000 zł. Jeżeli się pomyli, siada na ławce rezerwowych i drużyna gra w osłabionym składzie. Wybierzmy najpierw kategorię. Ej, Włodek wygrał, czy dead? Włodek RIP chyba. Panie Bartłomieju, którą skreślić? Myślę, że historię sztuki. No to skoro pan tak myśli, to skreślamy. Panie Włodzimierzu? No po kolei, astronomię wyrzućmy. Proszę bardzo. Astronomię wyrzucamy. Co jest? Pan Bartłomiej? No chyba coś wycięli, jakiś żart. No proszę, to są drużyny. O naszych braciach. Po kolei, panie Włodzimierzu? Taka troszkę śmieszniejsza kolejność. Opuścimy, wyrzucimy sztukę kulinarną. Proszę bardzo, skoro pan nie gotuje, nie będzie. Ja też słowo gotuję. Myślę, muzykę że usuń. Może, no takie dwie kategorie. No. Jego jest ostatnia decyzja. A zostawimy obydwie. Ten jaki ty, do przodu. Wyrzućmy sport. Liknij guzik, koleżko. Panie Bartłomieju, czy jest pan zadowolony, że jednak została muzyka no, rozrywkowa? To mnie szczególnie zabolało akurat, że sport, tak? Tak, że sport wyleciał. Pan to wyczuł, panie muzyka rozrywkowa na święta, last Christmas. No, można powiedzieć, że wyczułem. Proszę bardzo, o to sportowy pytanie. Młody człowiek, tak? Jakiej narodowości jest mistrz muzyki elektronicznej Vangelis? Dobra, jakiś Włoch, ma dziwne odpowiada imię. Odpowiada pan Włodzimierz. Vangelis jest Grekiem. Co? Pan Włodzimierz wraca do swoich, na konto drużyny mistrzu wędruje 1000 zł. Ale co ty piszesz, ty pan Bartłomiej wędruje na ławkę rezerwowych, drużyna żółtych gra w osłabionym składzie. Losuje ostatnią kategorię. Ej, Włodek, ładnie zagrał. Mistrz miał rację? Co do czego? W rurkach byś lepiej kopał? Bez rurek? Film polski. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł. Rzucić każdy... On nie żyje? Za co? Boże, jakiego on ma farta, że Krzysztof nie powiedział, że bierze pieniądze i słucha. Bo chłop by wpieprzył. No co za... Chłopie, mistrz od iluś odcinków jest takim neuroniarzem? Serio w dupę? On powinien już dawno temu odpłać farcia, śpije przody, że tyle siedzi tam. Rozpoczynam licytację i biorę po 200 zł od każdej drużyny i... Słucham panu! Mistrzowie Wawa!
Chłopie, on ma taki ciężki neuron, siedzi cech typa, po mordzie go biją, ocknij się ty, wyjdź z Matrixa, a ten siedzi, babak, bab, no ty w dupę. Nie licytuję rzeczy, jak jest w puli po 2K, ale wabank jak jest 200, no ja pierdzielę, bym ci wrydał. 200 złotych od każdej drużyny i... Słucham panu! Mistrzowie wabank! Mistrzowie wabank! Sprzeda! Cóż ci da wabank? Cóż ci da wabank? Cóż ci da wabank? Nic nie było dołożone? Nic nie było dołożone? Cóż ci dawa bank? Czekaj, bo nie zauważyłem w ogóle, co tu się dzieje. Ale dwa razy cię mówiłem. Jewczony neuroniarz. Dwa razy cię mówiłem. Nie zauważyłem, co się dzieje w ogóle. Kurczę, no taki doświadczony gracz jak pan Mariusz, a jednak nerwy poniosły. Dlatego, że niepotrzebni panowie w tym momencie grali wabank. Oczywiście, że niepotrzebni. Prawda, ryzykują panowie w ten sposób wszystko. On ma ciężkie Kongo na bani. Można wyciągnąć w czasie licytacji od żółtych, co by się dało, czyli mocno zacząć licytację, wciągnąć do licytacji żółtych i ewentualnie dopiero wtedy wabank. Na przykład ja z 3000. No oczywiście, że tak. Zmęczenie wychodzi na pewno. Ale słuchaj uważnie, Mariusz. A więc proszę bardzo, kategoria film polski, o to pytanie. Koniami cię rozerwiamy w GTA. Rzadko, nie 15 kamieli, takie gówno, 4 odcinki tam wysłali. Jak brzmi nazwisko od twórcy roli Tomka w krótkim filmie o miłości Krzysztofa Kieślowskiego? Tomek, to jest Olaf Miloszczak. To jest Olaf Miloszczak. Dobrze, pogadamy. Jaki genek, dobrze, dupa. Dobrze, opowiada kolega Jurek. No, znaczy to jest, przynajmniej wydaje nam się łatwe pytanie, jest to Olaf Lubaszenko. Był to Olaf Lubaszenko. Te brawa mówią, że tak! Nie widziałem tego. To nie na pewno nie widziałem Stargło. Ale skąd miałem wiedzieć? Naszych zawodowców po prostu nerwy poniosły panów. Natomiast ale mamy nowych mistrzów i jest to młoda drużyna żółtych. Może oni pokażą klasę. Ty mistrzowie, naprawdę. 15 kamieć. I w każdym odcinku tak dawać dupy, to jest aż wstyd. 15K, oni wygrali, czekaj, zaraz. Sporo wygrali w awanturze o kasę, tylko w dzisiejszym programie 9,5 tysiąca złotych. Natomiast we wszystkich waszych awanturach o kasę 40... Kurde, ile razy oni byli? 5 odcinków i 40K, więc podstawy 5, 15. Nie, no to jest skam. 300 zł, gratulujemy, dziękujemy wam bardzo. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Nie, nie. Żółci dał na golibordę 30 zł za liścika, co nie zbawi. Nie no, jak liścika, widzę. Ma się zbawić. Natomiast żółci... teorii, no, teorii, wiesz, teorii, wiesz, teorii. 13 800 zł i to wy jesteście naszymi nowymi mistrzami. Gratuluję. Wiesz, w teorii. Mam jeszcze pytanie do żółtych. Czy interesuje panów, co jest w czarnej skrzyni? Bardzo. No to w takim razie otwieramy. Żółci, nie? Czarna skrzynia została kupiona za... 60 aut. 1000 zł. 1000 i Amon Ra jako szofer. W czarnej skrzyni widzę już... Nie ma ogórka. O. Złotówka. Jest koperta. To już lepiej. To lepiej. W której może być złotówka. Aha. Być albo... Co ja tu mam? 10 000 złotych. Oni to za 1K kupili. Cześć, to w odcinek oni zrobili połowę tego, ponad. Są mistrzowie w 5 odcinków. Idę. Pieprzyć w dupę tamtych mistrzów żywym ogniem rozpalonym do białości, rozumiesz to? Przez Hefajstosa podgrzewanym, w dupę ładowanym, w mistrza Oscara. 23 800 zł i to ich spotkamy w loży mistrzów w następnym programie. A ja zapraszam państwa do gry. Wyślijcie SMS pod numer 7643. Awantura o kasę czeka również na was. Do w GTA, masz rację. Zobaczenia. Cześć, liścik?
Co to jest? A miałem to zobaczyć. W rodzinnej miejscowości Sadio Mane stanął pomnik piłkarza. Wszystko w celu uhonorowania jego działalności. Co to w dupę jest? Który to pomnik? Dobre pytanie. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę